Dobra, na razie obejrzmy dla rozgrzewki. No, Konopski z wczoraj pewnie to oglądałeś, ale obejrz ze mną niczym z dziadkiem jakiś serial, który ogląda, żeby mu było miło, okej? Witam, Wiesiek. Wiążono wpadł w absurdalną dramę, bo Twitterowicze zarzucają mu sprzedanie się za to, że podjął się zwykłej współpracy, ale więcej o tym za chwilę. Dodatkowo zostało Czaj, to na opublikowane ponad start. 150 nazwisk sławnych osób zamieszanych w ogromną aferę. To jest porywane. Portalcie oficjalnie odchodzi z projektu Freeza, a na koniec UOKiK ukarało T-Mobile 25 milionami złotych kary za kampanię, w którą zamieszanych było Kiedy reszta go do Ragnarok na YouTubie? Wielu polskich Kiedy chcesz? influencerów. Prawdopodobnie większość z was kojarzy sprawę. Do lipca będziesz się subował? Co? A co potem? Nawet niesłusznie skazanego Tomasza Komendę. W tej sprawie powstał już nawet film, czyli 25 lat niewinności, sprawa Tomka Komendy. Dla Jak kontekstu, on w sub? 2004 roku wyrokiem sądu apelacyjnego we Wrocławiu Tomasz Komenda Witam został ją. skazany karą 25 lat pozbawienia wolności za głód i... Porypanek, każdy zainteresowany tym tematem wiedział, że każdy miliarder suwał dzieciaki. Jolku, co ty piszesz? Poza tym jesteś jakby No, łapie cię zagrożenie to tych miliarderów. No, masz 13 lat, więc uważaj, co piszesz. Dzięki, Ordu, za świat, witam. i zabójstwo 15-letniej dziewczynki. Jak się jednak okazało, po 18 latach odsiadki, Komenda nie popełnił owej zbrodni. Tak Jak to naprawdę wszystko Wiesiek? dzięki trójce policjantów, którzy jeszcze raz dokładnie przeanalizowali wszystkie akta sprawy, tym samym ukazując, że nie ma dowodów winy Komendy. Został złożony wniosek o uniewinnienie skazanego i tak oto 16 maja 2018 roku Sąd Najwyższy uznał To niewinność... według ciebie nawet Elon Musk dotykał dzieci kiedyś? Napisz. Mężczyzny i po 6540 dniach A okraszonych rozumiem, cierpieniem, Ksamil. No znęcaniem to się nad nawet nim, poczuciem fajna zmiana. niesprawiedliwości, wyszedł on z więzienia. Uniewinnia Tomasza Komendę od dokonania przypisanego mu To jest przestępstwa. W popieprzona 2021 sytuacja. roku skazano Straszna. dwójkę mężczyzn, która odpowiadała za gwałt i śmierć 15-latki, więc przez 18 lat Ireneusz M. i Norbert Basiura chodzili na wolności, gdy w tym czasie Komenda odszedł wyrok za zbrodnię, której nigdy się nie dopuścił. Mimo otrzymania Witam. odszkodowania w wysokości łącznie blisko 19 milionów złotych, śmiało można powiedzieć, że nic nie wynagrodzi mu tych najlepszych 12. lat życia, bo został skazany mając zaledwie 25 lat. Mimo upływu lat sprawa ponownie bulwersuje ludzi, bo jak informuje Onet.pl, wiele wątków w sprawie Tomasza zostało umorzonych. Badano na przykład wątki dotyczące ewentualnego niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez prokuratorów, sędziów i ławników oraz kwestie znęcania się nad Tomaszem Komendą podczas odbywania przez niego kary, lecz nikt nie poniesie za to kary. Według prokuratora Szczepanka dokonana wówczas analiza materiałów dowodowych przez prokuraturę była prawidłowa, stąd wszystkie wątki zostały umorzone za sprawą braku czynu zabronionego. Prokuratura nie mogła Co tu udowodnić się w biegłym, tyłku iż dzieje? ich opinia była celowo fałszywie wystawiona, więc ich sprawę umorzono. Służbie więziennej też się upiekło, bo nie dało się wykryć sprawców odpowiedzialnych za znęcanie się nad Komendą. Ludzie Co? zastanawiają się, czy taki wynik sprawy nie ma związku ze stronniczością prokuratora, kontaktami i innymi aspektami, o których najprawdopodobniej Klasycznie, nigdy się nie ręka rękę dowiemy. myje. UOKiK w zeszłym roku naprawdę nie... Ej, popieprzony to jest. Smutne, no ale taka rzeczywistość widzowie, no. próżnował. Mieliśmy karę dla Prime Da MMA, się coś z tym zawieszono oko zrobić? na cloud po ich Co dzisiaj będzie grane? pierwszej gali, prowadzenie postępowań w sprawie nieprawidłowych oznaczeń reklamowych przez influencerów Tak, i Burek, gwiazdy, masz karę za rację. kryptoreklamy czy prezent Co na to koniec jest? roku, czyli 10-milionowa kara dla telewizji Polsat i spółki Tele Audio 2 za wprowadzenie widzów w błąd. Ten rok również zdecydowali się rozpocząć z dużym przytupem i... Ty, a 10 milionów dla Polsatu to boli ich? Bo na przykład jak Kevina puszczą reklamy na Kevinie 700 razy, to pewnie zarobią 100 razy tyle, nie? Nie, no może nie 100. Po wzięciu pod lupę reklamy 1200 GB za darmo przez rok od jednej z najpopularniejszych sieci komórkowych, czyli T-Mobile, UOKiK Witam, nałożył na nich Grzesiu. olbrzymią karę w wysokości ponad 25 milionów złotych. Bo jak się okazało, reklamowany pakiet był najzwyklejszym w świecie trikiem, bo żeby otrzymać obiecane darmowe 1200 giga, to trzeba było płacić 35 zł miesięcznie, co kalkulowało się na jakieś 420 zł rocznie i było napisane naprawdę drobnym druczkiem na samym dole. Poza tym te gigabajty Co? internetu dostawało się w takich porcjach, czyli po 100 miesięcznie. Sprawę tę krótko skomentował prezes UOKiK-u, czyli hasła reklamowe mają za zadanie przyciągać uwagę konsumenta, tak aby zapadły mu w pamięć i skłoniły do zakupu reklamowanej usługi. Przekaz reklamowy musi być co do zasady krótki, zwięzły i jasny, co jednak nie upoważnia przedsiębiorców do stosowania nieprawdziwych Witam. reklam. T-Mobile po zapoznaniu się z decyzją UOKiK-u nie zgadza się z nimi, uważają, że wszystko odbyło się poprawnie, bo jest to mechanika stosowana przy usługach na kartę. Poza tym napisali, że zdecydowanie... To cała afera? No T-Mobile jakąś karę, nic nie znaczącą dostało.
Zdecydowali się na otwartą współpracę z UOKiK-iem, wprowadzając dogodniejsze zmiany i rekompensatę osobom, które poczuły się poszkodowane sposobem komunikacji tej promocji. Cześć dziadek, zrobisz mi dwie kromki z pasztetem i herbatę z cytrynką? Oczywiście, witam. Według informacji chodzi o dwójkę klientów. Zdecydowanie nie zgadzamy się z formą. Pyszna wizyta u dziadka. T-Mobile Polska w ramach postępowania. Oświadczamy jednocześnie, że zamierzamy złożyć odwołanie od tej decyzji. Co ciekawe, to ta kampania 1200 GB na rok za darmo była naprawdę szeroko reklamowana przez polskich TikTokerów, którzy, kto by się spodziewał, nie za bardzo sprawdzili, co reklamują swoim widzom. Jest... Teraz pytanie, czy to, co Ziobro chciał wprowadzić, że sędziowie mogą być karani i pozbawienie prawa sędziowania nie było dobrym pomysłem? Ciężko powiedzieć, bo politycy by to nadużywali pewnie mocno. Nie wiem, wszystko jest poripane. Jestem w stanie zrozumieć, że czujność mogła być tutaj uśpiona, bo mimo wszystko mowa o współpracy z gigantem międzynarodowym takim jak T-Mobile. Ale wciąż siara, bo mówimy tutaj o milionowych twórcach takich jak Dobra Faza. Robię to, co kocham. Lukas Wala. 1200 GB internetu za darmo przez rok. Loczniki, Klatex, Couple Power, Aga i Stary i wiele. Ja pierdzielę, ja nikogo z TikTokerów nie znam. Ty normalny jestem? Czy powinienem znać ich? Więcej pomniejszych czosnków. Uważajcie. A ja oglądam dużo w sumie TikToka, jakby nie było, i to na streamach też robimy przeglądy, a mimo to ja nie znam nikogo tak z niku konkretnego. Siebie widzowie i zawsze dokładnie sprawdzacie oferty, zanim z nich skorzystacie. Jak w tej czy w jakiejkolwiek innej sprawie się coś rozwinie, to wszystkim was poinformuję, więc subskrybujcie kanał, bądźcie na czasie, bo prawie połowa z was ogląda filmy, a jeszcze nie subskrybuje. 20:30 na moim... Dobra, ja mam suba. W Discordzie będę grać z widzami w World of Warships. Jak... Wiadomo, że będzie grał, polecamy. Portalcio odchodzi z Gen Z, czyli projektu Freeza, który miesięcznie... Ty, Homelander, ale czekaj, jakby to powiedzieć, jego widzowie to nie mogą wiedzieć, kto to jest. Bez sensu. Generuje ładne wyniki, czyli 40 milionów wyświetleń na długich formach wideo i 24 miliony na shortach. Patryk tłumaczy powód odejścia z dużym obłożeniem zajęciami i chęć realizacji własnych projektów. Zbliża się moje największe życiowe marzenie, czyli płyta i trasa solowa. Przy okazji jeszcze projekty, które potrwają kilka miesięcy. Znasz takiego, co robił tutorial jak pić kawę? Wkładamy kubek w herbatę, znaczy się cukier w puder. Znaczy i się... wiem, że wchodziłbym w kratkę i to było by nie w porządku, jak i dla was, jak i dla widzów. Raczej na spokojnie sobie poradzi. Aha. Bez Gen Z, bo sam wcześniej dobrze prowadził kanał i wie, jak to robić. Czego na przykład po większości byłych ekipowiczów nie widać. O, mini Mike. Na przykład Pateski, który też wcześniej miał swój kanał i... Jak pić poprawnie kawę? A więc pijemy, wsadzamy w usta kawę. Znaczy szklankę w kawę, znaczy... herbatę, Boże. I koniec, nie nagrało się. Go sam prowadził. Jestem ciekaw, jak wyglądają umowy o innych członków projektu. Czy oni też tak nagle mogą sobie po prostu opuścić projekt? Czy Mortalcio jest w jakiś sposób uprzywilejowany, ponieważ wcześniej miał już spory kanał? Teraz pogadamy o ogromnym międzynarodowym sukcesie polskiej youtuberki, czyli Mamiko. Wielu z was może ją kojarzyć z gry w CS-a, czy takiego hitu jak Bombside A, który jakimś cudem zdobył 26 milionów wyświetleń. Ale ten wynik to nic przy obecnych zasięgach Mamiko, która okazała się ostatnio najchętniej oglądaną polską youtuberką, bo przez ostatni miesiąc zrobiła ponad 430 milionów wyświetleń. Na porównanie kanał Freeza przez cały rok zrobił 330 milionów, więc zdecydowanie jest się czym pochwalić. Natomiast wyświetlenia Freeza to w 50% dłuższe formy wideo, które są więcej warte niż wyświetlenia shortów. Mamiko aktualnie zalicza przyrosty pokroju 30 do 100 tysięcy subów dziennie, co przekłada się na miesięczny przyrost 1 miliona subskrypcji. Ty, o co chodzi? Wiedziałeś o tym? Natomiast po jej kanale widać, że te shortcowe filmiki mają prawie zerowe przełożenie na dłuższą formę wideo, bo pomimo prawie 3 milionów subskrypcji generują od 10 do 50 tysięcy wyświetleń. Możecie się zastanawiać, jakim Ty. Cudem... Od 10 do 50 Widziałeś? Tysięcy wyświetleń. Skibidi Toilet. Dlatego tyle wyświetleń, rozumiem to. Możecie się zastanawiać, jakim cudem, mimo tak ogromnych przyrostów Mamiko, nie widzieliście żadnego jej kontentu. To wszystko dlatego, że te wyświetlenia są kierowane na rynek azjatycki. Filmiki pokazują na przykład zapinanie... Co to? ...gorsetu nienaturalnie ciasno, podkręcane dodatkowo jakimś filtrem czy emoji challenge.
A, to takie typowe NPC content. To tego jest mega dużo na YouTubie i na TikToku. To się nie dziwię, że tyle wyświetleń. A to często jest nawet na polskim na czasie, że nie wiem, 5-10 milionów lajków ma jakiś film, który. No to totalnie nie wiesz, co to jest, czemu to istnieje. I tu podobnie. Więc git. I te shorty są, delikatnie mówiąc, specyficzne. Się, no, są dziwne w chuj, ale trafiają na azjatycki rynek, a nie do polskich odbiorców. Warto dodać, że Mamiko mieszka od lat w Singapurze. Jej przypadek dobitnie pokazuje, że na shortach na YouTubie bardzo łatwo jest zdobyć ogromne liczby, a ciężko przekonwertować. I ona tu się reklamuje, tak? Pana, który stale będzie oglądał twoje dłuższe filmy. Więc nie należy porównywać kanałów, które wybiły się na shortach, do twórców, którzy od początku grindowali na dłuższym. Ty, ciekawe, czy ono coś wyciąga z takiego. Ono ma łeb? A, no to inna sprawa. Bo zarabianie na tych shortcach to jest tam zero jest. Jeszcze z Azji to nie wiem, porypane to jest. YouTube'owym formacie. Ale gratulacje dla Mamiko za znalezienie swojej niszy. Pomimo, że shorty zarabiają mniej. Witam pan z Ligi. Czy szkółka dzisiaj? Nie wiem. I to na pewno 400 milionów wyświetleń miesięcznie musi oznaczać kilkadziesiąt, jak nie kilkaset tysięcy złotych w kieszeni polskiej youtuberki. Teraz przyjdziemy. No, ale to shortcy, to nie wiem. Widziałem jakiś tych youtuberów, co pokazywali, że w Polsce jest tam, nie wiem, z grosz, czy 2 grosze na 1000 wyświetleń, czy na 100 tysięcy? Nie, na 1000 chyba. To jakby to przeliczyć, to ile to będzie? 2 grosze na 1000 wyświetleń. Przez tą ogromną aferę, którą zamieszanych mamy naukowców, aktorów, 20 PSC. Nawet dobra, ty, to jest sprawa popieprzona i nawet jak nie oglądam nic, jak nie streamuję, to do mnie to dotarło, to już coś. Mamy naukowców, aktorów, a nawet byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Billa. Podasz mi jeszcze raz swoje OF? Spartanin, nie? Mam taki OF. Tam niezły content, taki starożytny. W starożytności, jakby to powiedzieć, był stary mistrz i młody uczeń i oni się walili jakby w ramach lekcji, w ramach dorastania. To było normalne. I ja właśnie takie OF prowadzę z moim uczniem, nie? Ale nie powiem, ile ma lat. Clintona. Cała sprawa jest naprawdę mroczna i dotyczy amerykańskiego multimilionera, czyli Jeffrey Epsteina, który został skazany m.in. za przestępstwa seksualne czy na przykład handel ludźmi. Aby zrozumieć kontekst sytuacji, musimy przyjrzeć się postaci Epsteina. Jeffrey był znanym amerykańskim finansistą, multimilionerem i posiadał kontakty ze światowymi elitami, takimi jak brytyjski książę Andrzej czy na przykład były prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton. W 2015 roku Epstein i jego partnerka zostali oskarżeni m.in. o handel ludźmi w celach. Prokuratura zarzuciła Epsteinowi, że sprowadzał ze swoją wyspę nieletnie dziewczynki, którymi płacił kilkaset dolarów za odbywanie stosunków, masaże albo sprowadzanie swoich koleżanek. Zwerbowane nieletnie sam wykorzystywał oraz sprzedawał innym milionerom, celebrytom czy elitom światowym w wiadomych celach. Epstein został za to aresztowany w 2019 roku i kilka miesięcy później, według oficjalnych informacji, popełnił samobójstwo. Co przez wielu ludzi jest kwestionowane, Jeffrey Epstein sam się nie wieszał, bo przebywał w federalnym ośrodku aresztu administracyjnego, czyli miejscu, gdzie trzymali byli najgroźniejsi albo na przykład El Chapo i zmarł pod kamerami w jego celi, które nagle przestały działać. Ochrona akurat nie sprawdzała jego celi tamtej nocy, a jedyna kamera, która miała jakieś materiały, została określona jako bez... Na Netflixie jest zwykłym do nim? Ty no, ale porypany to jest. W sensie, bo to tak wyszło ogólnie z tym miliarderem, ale przecież jest mega dużo miliarderów, którzy mają wyspy. No pytanie, nie? To nasuwa takie myśli do głowy, teorie spiskowe w sumie. Ile nie wiemy. Wiesz, trochę się zmieniam w twojego starego pokielonie, ale no to jest ciekawe. Bo przecież jest masa takich ludzi jak on. I większość miliarderów bardzo kryje swoją prywatność. I milionerów. Więc rozumiesz? Jest użyteczna. Partnerka Epsteina została skazana w 2022 roku na... Ciekawe, co się działo na wyspie gier. 20 lat więzienia za współudział w procederze. 9 kobiet zadeklarowało, że było im przez amerykańskiego multimilionera. Jedna z kobiet miała być wykonana już w wieku 13 lat. I kilka dni temu sprawa ponownie obiegła media. Ze względu na opublikowanie setek stron dokumentu z pozwu byłej ofiary Epsteina przeciwko jego partnerce. Dokumenty wcześniej były dosyć mocno okrojone i wręcz ukrywały imiona i nazwiska osób zamieszanych w samą aferę. Jednak teraz zostały w pełni ujawnione przez sąd, co spowodowało ogromny szum w internecie. Na liście zostało wymienionych ponad 150 nazwisk, m.in. brytyjski książę Andrzej, Bill Clinton czy Stephen Hawking. Zarówno były prezydent USA, jak i członek brytyjskiej rodziny królewskiej zaprzeczają zarzutom. Czy jest Haszy za 3 lat? Witam.
Dziękuję bardzo. Twierdzą, że nie mieli jakiejkolwiek wiedzy o zbrodniach Epsteina. Łącznie zostało opublikowane 900 stron dokumentów i wiele osób nazywa to jakiegoś rodzaju listą klientów Epsteina. Nie do końca tak jest. Nie ma żadnej prawdziwej listy klientów z ich paskudnymi czynami i niezbitymi dowodami, tylko wzmianki poszczególnych osób w dokumentach, na przykład zeznań świadków czy różnych maili. W dokumentach zostało wymienionych ponad 150 nazwisk wysoko postawionych ludzi, czyli m.in. były prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton. Jego imię pojawia się w tych dokumentach naprawdę wiele razy. Bill był znajomym Epsteina i Johanna Sjöberg, czyli jedna z kobiet, które oskarżały Epsteina, powiedziała, że choć nie była świadkiem kontaktu... Czyli dzika świnia na 3 lata. Jak mi Agit, dziękuję bardzo. Z Clintonem, to zajmowa? Epstein powiedział jej, że Clinton lubi młode. Inna kobieta, czyli Virginia Giuffre, również w swoich zeznaniach wspomniała o Clintonie. Powiedziała, że były prezydent miał odwiedzać prywatną wyspę Epsteina, ale zarówno w dokumentach sądowych Maxwell i Epstein mieli temu zaprzeczyć. Jednak sam Clinton powiedział, że z 4 razy leciał samolotem Epsteina, w tym 2 razy do Afryki, ponieważ mieli wspólnie pracować nad projektami humanitarnymi. Stwierdził, że spotkania odbyły się zanim wszczęto dochodzenia w sprawie finansisty i nie miał wiedzy o jego zbrodniach. Najwięcej mówi się o brytyjskim księciu Andrzeju, który był bardzo blisko z Epsteinem. Latał jego odrzutowcami, helikopterami, odwiedzał wyspę, przybywał w jego nieruchomościach. Zeznania Johanny Sjöberg opisują spotkanie z księciem Andrzejem w domu Epsteina, który znajdował się w Nowym Jorku. Johanna wówczas miała zostać zatrudniona przez partnerkę Epsteina i początkowo miała być zwykłą asystentką, lecz czasem miała być zachęcana do wykonywania masaży dla Epsteina. Czy też miała zostać dotknięta za przez samego księcia Andrzeja, kiedy mieli pozować do wspólnego zdjęcia. Kolejna z ofiar, czyli pani Giuffre, twierdzi, że została zmuszona do utrzymania seksualnych kontaktów z księciem, kiedy była nieletnia. W ugodzie książę Andrzej oświadczył, że żałuje swojej znajomości z Epsteinem i pochwala odwagę ofiar, które stają w obronie własnej i innych. Ciekawy jest też wywiad z tym księciem, jak redaktorka BBC konfrontuje go ze wszystkimi zarzutami i typ robi tam takie logiczne fikołki i krzywe tłumaczenia, że kompilacje tego wywiadu mają miliony wyświetleń na YouTubie. Were staying at the house of a convicted sex offender. It was a convenient place to stay. Co ciekawe, to w dokumentach przewinął się też Stephen Hawking, czyli zmarły już brytyjski fizyk teoretyczny i matematyczny. W ponad 900 dokumentach pojawił się raz i w związku z jego pojawieniem się w dokumentach, to wokół jego postaci pojawił się dosyć głośny i absurdalny fake news, czyli to, że według zeznań świadka, Hawking lubił oglądać rozbieranych niskorosłych, rozwiązujących skomplikowane równania matematyczne na z... Ja pierd... Co to w dupę jest? Nie, no to jest już przesada. Zbyt wysokiej tablicy. Od razu zostało to poprzedzone lawiną memów na TikToku i Twitterze. Trochę jest to smutne, że w takim temacie pojawia się lawina memów. Stary, natomiast wstał. Historia z niskorosłym to fake. Hawking rzeczywiście pojawia się w tych dokumentach, które są dostępne publicznie i wrzucę wam do nich linka na moim kanale nadawczym. I dokładnie to w mailu, który Epstein wysłał do swojej partnerki i napisał tam: możesz zaproponować nagrodę dla znajomych i rodziny Virginii, którzy potwierdzą, że jej oskarżenia są nieprawdziwe, czyli obiad z Clintonem i to, że Stephen Hawking brał udział się z nieletnią. Ciągle wychodzą nowe rzeczy i nazwiska w tej sprawie, temat jest naprawdę ciężki i postaram się was w nim na bieżąco update'ować. Teraz mam ogłoszenie parafialne dla tych, którzy chcieliby zaistnieć na YouTubie, ale nie mają do tego potrzebnych znajomości, wiedzy bądź sprzętu, bo szukam prowadzącego do nowego kanału newsowego z nieco inną tematyką niż mój. Jeśli jesteś osobą charyzmatyczną, masz dobrą dykcję, wyjdzowałeś udział i nie wstydzisz się kamery, nagraj krótki filmik zgłoszeniowy według wytycznych podanych formularzy w opisie. Czas na podsyłanie zgłoszeń macie do 14 stycznia do godziny 18, więc czekam na wasze nagrania. Teraz przegramy kontrowersję wokół książula, czyli... Ja mam wziąć udział? Ja teraz reaguję. Po co mi nowe rzecz? Książula jest o tyle ciekawą postacią, że kiedyś działał pod nazwą Kolorowy Vlog i robił... Wybrał cię kto? Epstein czy Konopski? Bo nie wiem, o kim ty mówisz. Ale komentarze sytuacji, które spotykają nas na co dzień. Sklep obok mnie otworzyli. Z rozmachem, kurwa. 7 kas, jedna czynna. A potem nagle zniknął z YouTube'a na wiele lat i wrócił z nową ksywą i zupełnie innym kontentem. Powodem jego odejścia miało być polecenie w melanż za hajs z YouTube'a, a w międzyczasie zajmował się labelowym kanałem, czyli KSTVO, gdzie wydawał nuty pod ksywą Kolorowy Książę. Ma na przykład jeden numer z BDOS-em. Nie stada zwierzę, bo gimnazjum budo w blankach, chcesz me lanzu z BDOS-em. Na jego kanale pierwsze numery wydawał też Smolasty, ale widać, że projekt został porzucony. Za to ostatni miesiąc na jego kanale był dosyć gruby, zaliczył 32 miliony wyświetleń i przyrost 216 tysięcy subskrypcji. Pewnie kojarzycie też pozytywne akcje z jego strony, czyli m.in. odrodzenie tego lokalu z rurkami z kremem. Świat trzeba ratować. A dobra, ale jaka jest drama, kurwa. Ale teraz pojawiły się czarne chmury nad YouTuberem, bo Twitterowicze oskarżają go o... Dobra, jak już słyszę Twitterowicze, te gówna głupie, pieprzone NPC-ty, to ja już wiem, że to jest gówno, a nie drama. Już to wiem. Ja już to wiem. Teraz pojawiły się czarne chmury nad YouTuberem, bo Twitterowicze oskarżają go o
sprzedanie się. Książolo wrzucił tweeta ze specyfikacjami kompa z pytaniem, czy pójdzie mu na tym Fortnite i pewna firma wyczaiła okazję, żeby mu po prostu tego kompa wysłać jako prezent za darmo. Więc w kolejnym wpisie youtuber pochwalił się nowym PC-tem, oznaczając współpracę, dziękując sklep, który wysłał mu tego kompa. Ludzie w komentarzach naprawdę się zesrali. Sprzedajny śmieć. Mówiłeś, że to sprzedaż i w ogóle. Jeźdźcie. Nie rozumiem, czy ty bierzesz współpracę. Masz potężny kanał na YouTube i na nim tylko możesz godnie żyć i zarabiać i bierzesz współpracę. Czekam na kanał z pasji. Tego, żeby robić coś nie dla pieniędzy, bo to jest już tego dzisiaj... Na YouTubie chyba nie dał, czy dał tą reklamę, czy to jest tylko na Instagramie, czy na Twitterze. Masakra. Potem sklep z fantami i inne gówna. Ile jak, można? Jak w 2K14? No to jest Twitter, także... Da. Mamy 24 rok i dalej ktoś robi wyrzuty twórcom o to, że biorą współpracę. Książę rzeczywiście mówił, że nie będzie się podejmować współprac, ale w kwestii gastronomicznej, bo to po prostu będzie mu odbierało jego wiarygodność jako testera jedzenia i miałoby negatywny wpływ na wizerunek. Czego przykładem jest nie Mr. wiem, Flasher w ogóle o tym chodzi. Gastro. Takiego kebaba w swoim życiu nigdy nie jadłeś. Pod postem książę pojawiła się również masa wsparcia i niezrozumienia tego całego kwasu ze strony niektórych twitterowiczów. Może z czatu ktoś tak miał tak, jak ty. Żygacie, jadę w komentarzach. Chłopak obrał swoją drogę jako twórca treści na YouTube, co mu zresztą bardzo dobrze wychodzi, czego wyznacznikiem jest ilość osób, która go regularnie obserwuje. Najpewniej spędza godziny dziennie na planowaniu treści i montowaniu samych nagrywek, a tu jeden cep z drugim umniejsza jego pracę, sugerując, że to żaden problem wrzucić film zapiekanką. Skoro to taki łatwy biznes, dlaczego sami się tym nie zajmiecie? Case ten sam to z przedsiębiorcami, przepraszam, prywaciarzami, widzicie profit i owoc, ale ślepi jesteście na czas i pracę, jaką książulo musi wykonać, żeby zebrać plony. Łatwiej zgn... Nie wiem, Slasher w ogóle. Dzięki Dymek za 14 lat. Kiedy będzie długa podróż sam? O właśnie! Ty, kiedy wgramy w to, co się autem jedzie na wprost? Gnąć na chwilę, poczuć się lepiej i wrócić do znienawidzonego życia. Dajcie nasz komentarz, co wy o tym sądzicie. Nie wiem, ludzie z Twittera to są największy odklejusy, jacy istnieją na ziemi. Nie wiem jak. Jak to? Jak? Ja tymczasem będę spierdzielał, więc subskrybujcie kanał. To jest popieprzone. Oni tam o wszystko wyzywają, o wszystko co się da, ale to jakiś ty... Nie wiem o co chodzi, no nie wiem. Twitter to jest jednak stan umysłu. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!